Cześć. Witam w szóstej części materiału o Ranchu Skinwalkera na Dębowej Chatce. Całość została opracowana na podstawie książek Hunt for Skinwalker, Skinwalkers at the Pentagon oraz serii Secret of Skinwalker Ranch. Jeśli jest to pierwszy film z serii, jaki oglądacie, to polecam zacząć od części pierwszej. Playlistę ze wszystkimi odcinkami macie dostępną po wejściu na stronę kanału wystarczy kliknąć na logo dębowej chatki. Jesienią 1996 roku na ranczu Shermana miała nastąpić drastyczna zmiana. Myśliwy miał stać się zwierzyną. Zjawisko, które dotychczas dominowało na tym obszarze, nagle miało stawić czoła nie wystraszonej rodzinie rancherów, ale zespołowi naukowców z NIDS. Był to znaczący zwrot akcji. Pojawiły się różne opinie na temat tego, w jaki sposób takie badania powinno się przeprowadzić. Jedni agitowali za rozmieszczeniem zautomatyzowanych czujników na każdym metrze kwadratowym posiadłości, tak aby przesyłały one dane 24 godziny na dobę. Inni, w tym Sherman, Twierdzili, że nadmiar sprzętu mógłby przynieść więcej szkody niż pożytku. Terry uważał, że obecność zbyt wielu osób i wprowadzenie zbyt dużej ilości sprzętu spowoduje, iż zjawisko się ukryje. Sugerował, że grupa NIDS powinna ustawić swoją bazę w pobliskim Roosevelt lub Wernal i dyskretnie, niemalże pokryją mu, przenieść się na teren posiadłości nocą. Sherman zalecał również stosowanie kamuflażu, aby uzyskać materiał wideo z tajemniczej aktywności, która nawiedzała rancho. Były właściciel nieruchomości często wymykał się z domu po zmroku. Uzbrojony w starą, przenośną kamerę wideo, która zawierała minimalną ilość elektroniki, poruszał się powoli i ostrożnie, często czołgając się docierał do punktu obserwacyjnego. W którym widywano niezwykłe światła. Miejsce to znajdowało się około kilometr na zachód od jego domu. Niczym wprawiony łowca pełzał po ziemi, uważając, aby nie złamać żadnych gałęzi i jeśli podejrzewał, że wydał choćby najmniejszy dźwięk, pozostawał nieruchomo przez 20 minut. Czasami potrzebował godzin, aby dotrzeć do odpowiedniego punktu obserwacyjnego. Terry opowiadał, że spędzał godziny leżąc zmarznięty w rowach, oczekując na możliwość uchwycenia choćby kilku minut aktywności na taśmie wideo. Chociaż odnosił tylko ograniczone sukcesy, podczas tych nocnych wypraw widział wiele cicho unoszących się świateł o różnych kształtach i rozmiarach. Mężczyzna zapewniał, że jego metody były skuteczne i przynosiły rezultaty, co dowodziło, że cokolwiek go terroryzowało, nie było wszechmocne. A może po prostu bawiło się z nim, widziało go doskonale i testowało jego cierpliwość. Terry przyznał, że niczego nie można wykluczyć. Taka mała dygresja z mojej strony, jeśli chodzi o materiał wideo, który zarejestrował Terry Sherman to ja niczego nie byłem w stanie znaleźć. Często o to pytacie, więc moim zdaniem prawdopodobnie jest to materiał na kasecie VHS bardzo słabej jakości. Jeśli ktoś znajdzie takie nagranie, może wrzucić link w sekcji komentarzy. Wracając do opowieści o samym ranchu, to wśród naukowców rozgorzała poważna debata Niestety, mało było na świecie podobnych miejsc, w którym takie zjawiska były powszechne. Niektórzy członkowie ekipy przyjrzeli się dwóm obszarom, w których zarejestrowano różne niezwykłe zjawiska. Były to projekty Hesdalen w Norwegii oraz Gulf Breeze na Florydzie. Położona w sercu Norwegii dolina Hesdalen. Od dziesiątek lat jest świadkiem licznych niewyjaśnionych zjawisk świetlnych. W 1984 roku inżynier Erling Strand wraz z zespołem przeprowadzili 36-dniowe badanie tego terenu, wykorzystując do tego celu szeroki wachlarz narzędzi: magnetometr, analizator widma radiowego, sejsmograf kamery, w tym te z siatkami dyspersyjnymi, licznik Geigera, kamerę na podczerwień oraz laser. Eksperyment ten, trwający około 7 tygodni, miał charakter pilotażowy. Jego wyniki pokazały, że zjawisko w Hezdalen można zmierzyć. Kluczowym odkryciem była korelacja między pojawieniem się tych zjawisk świetlnych a zaburzeniami magnetycznymi. Chociaż próby uzyskania widm liniowych za pomocą analizy siatki dyfrakcyjnej nie powiodły się, to udało się zarejestrować 53 przypadki niewyjaśnionych świateł, które zaobserwowano naocznie, a także wykonano kilka zdjęć. Po tym sukcesie protokoły pomiarowe rozszerzono i zautomatyzowano. W latach 90. pod przewodnictwem Erlinga Stranda i Björna Gittlehauge z Oldsfold College w Sarpsborgu zaprojektowano i zbudowano automatyczną stację pomiarową, czyli obserwatorium działające w czasie rzeczywistym. Od 1998 roku stacja ta działa w Dolinie Hesdalen. Wyposażono ją w automatyczne kamery wideo z szerokim kątem widzenia i funkcją zoomu, które umożliwiały monitorowanie zjawiska w czasie rzeczywistym, a także w transponder radiowy i magnetometr. W ciągu pięciu lat działalności stacja zarejestrowała niezwykle cenne dane dotyczące zmienności świateł, wskazując, że ich źródło nie pochodzi z żadnej przyziemnej konstrukcji. Stworzonej przez człowieka. Na początku uważano, że istnieje korelacja pomiędzy tymi zjawiskami a aktywnością plam słonecznych czy burzami geomagnetycznymi, jednak późniejsze, dogłębne analizy odrzuciły te teorie. Zauważono, że zjawisko to było obserwowane częściej w okresie zimowym, głównie między godzinami 22 a pierwszą w nocy. Jednakże, jak zauważył autor, wyniki tych badań nie przybliżyły nas do zrozumienia pochodzenia ani natury tego fenomenu. W odpowiedzi na te niejasności zainicjowano projekt EMBLA, czyli Electromagnetic Behavior of Luminous Anomalies, będący wspólnym przedsięwzięciem włoskich grup radioastronomicznych. Włoskiej Narodowej Rady Badawczej oraz Norweskiego Zespołu Badawczego. Jego celem było poszerzenie zakresu używanego sprzętu, a w ramach tego projektu do Doliny Hezdalen wysłano trzy misje. W sierpniu 2000 roku norweska stacja w Hezdalen została wyposażona w dodatkowy zestaw zautomatyzowanych instrumentów pochodzących od grupy z Włoch. W skład tego zestawu wchodziły odbiornik korelacyjny i spektrometr VLF i ELF, czyli spektrometr bardzo niskiej częstotliwości i ekstremalnie niskiej częstotliwości, odbiornik VLF Inspire dwa spektrometry Sentinel 1 i Sentinel 2, oba skoncentrowane na 1420 MHz. Częstotliwość ta jest wykorzystywana w badaniach astrofizycznych i projekcie SETI. Dodatkowo dołożono szerokopasmową antenę połączoną z analizatorem widma. Wszystkie instrumenty z włoskiego pakietu były sterowane komputerowo, a dane były rejestrowane w sposób ciągły i automatyczny, a następnie przechowywane na płytach CD-ROM. Jak podsumował norwesko-włoski zespół. Globalny obraz zjawiska, jaki uzyskaliśmy do tej pory, ukazuje, że intensywność promieniowania zjawiska zmienia się, osiągając wartości do 19 kW. Różnice te są spowodowane nagłymi zmianami w rozmiarach oświetlanego obszaru, co wynika z pojawiania się skupisk kul świetlnych, które wykazują zdolność do samoregulacji termicznej. Na podstawie analizy rozkładu mocy promieniowania można przypuszczać, że mamy do czynienia z ciałem stałym. Inne niezwykłe właściwości to np. wypuszczanie mniejszych kul świetlnych, pewne niezidentyfikowane przesunięcia częstotliwości w zakresie VLF oraz możliwe osadzanie się cząstek metalicznych. Konkluzja projektu Embla pozostała jednak niezmienna. Nie udało się jeszcze sformułować spójnej, kompleksowej teorii dotyczącej natury i pochodzenia obserwowanego zjawiska we wszystkich jego aspektach. Jednak pewne obserwacje mogą znaleźć wyjaśnienie w elektrochemicznym modelu pioruna kulistego. Mniej formalnie, lecz równie trafnie, można by to ująć słowami: Nie mamy pojęcia, co tam się właściwie dzieje. Główny naukowiec odpowiedzialny za badania terenowe w NIDS oraz jego koledzy poświęcili wiele godzin na dyskusję o projekcie Hesdalen z Erlingiem Strandem i jego zespołem. Co zaskakujące, w naukowej debacie na temat wyposażenia badawczego i programu badawczego Hesdalen brakowało jednego elementu: relacji mieszkańców tego obszaru w Norwegii. Zapytany o te kwestie, Erling odpowiedział, że relacje o dziwnych spotkaniach z UFO, a także doniesienia o porwaniach i innych niezwykłych zdarzeniach są znane w tej okolicy od dziesięcioleci, a być może nawet od stuleci. Jednak inżynierowie pracujący nad projektem w Norwegii nie wykazali motywacji ani zainteresowania, by zgłębić te kwestie. Skoncentrowali się, co całkowicie zrozumiałe, na udoskonalaniu metod pomiarowych tych zjawisk, nie zgłębiając się na wpływ tego fenomenu na okolicznych mieszkańców. Jednak, odrzucając relacje i opinie świadków, zespół norwesko-włoski odrzucił możliwość spojrzenia na ten fenomen z zupełnie innej perspektywy. Naukowcy nie chcieli jednak iść w stronę badania doniesień na temat porwań, obserwacji ogromnych trójkątnych statków UFO czy dziwnych stworzeń bez fizycznych dowodów. Projekt Hesdalen został zawieszony z powodu problemów finansowych w sierpniu 2004 roku. Innym miejscem, które na krótki czas przykuło uwagę naukowców, było Gulf Breeze. Stało się tak dzięki licznym obserwacjom UFO na tym obszarze stanu Floryda od listopada 1990 do lipca 1992 roku. Jak donosi fizyk Bruce McCabe, w tym okresie zespół badawczy Gulf Breeze zanotował około 170 obserwacji. Większość z nich była udokumentowana przez licznych świadków, często za pomocą aparatów fotograficznych i kamer wideo. W niektórych przypadkach światło było obserwowane jednocześnie przez dwie oddzielne grupy obserwatorów, co umożliwiało dokładniejsze określenie jego położenia za pomocą triangulacji czyli pomiaru odległości za pomocą dalmierza optycznego. W jednej z sytuacji kamera na podczerwień zarejestrowała zmianę w emisji promieniowania przez obserwowane światło. W innym przypadku zastosowanie siatki dyfrakcyjnej pozwoliło na uzyskanie spektrum niezidentyfikowanego obiektu latającego. Analiza wykazała różnice między tymi spektrami. Zainteresowanie obserwacjami w Gulf Breeze było tak duże że prywatna firma inżynieryjna skonstruowała specjalną furgonetkę do wykrywania UFO, która została wykorzystana zarówno w Kanadzie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Po przybyciu do Gulf Breeze i kilku nocach obserwacji, aktywność UFO nagle ustała. Zanim to nastąpiło, zarejestrowano jedynie kilka anomalnych pomiarów pola magnetycznego. Próba wprowadzenia na ten obszar odpowiednich instrumentów badawczych została ostatecznie zaniechana z powodu braku dalszej aktywności. Na początku września 1996 roku zespół NIDS, w skład którego wchodzili wówczas fizyk, weterynarz, obaj zdecydowali zachować anonimowość oraz biochemik Colm A. Kelleher. Przenieśli się do przyczepy obserwacyjnej, którą szybko ustawili na terenie posiadłości. Rozpoczęli realizację planu pomimo wątpliwości terego Shermana. Ich celem było zebranie danych w zakresie elektromagnetycznym, magnetycznym oraz widzialnym spektrum UV wszelkich świateł ufo. W ciągu kolejnych kilku miesięcy zamontowali urządzenie do zbierania światła, wykorzystując soczewkę fresnela o dużej średnicy. Zaprojektowana tak, aby skupiać światło na światłowodzie, który z kolei zasilał bezpośrednio przenośny ręczny spektrometr zakupiony od Ocean Optics. Spektrometr, który mieścił się w dłoni, był połączony z laptopem. Ta niezwykle mobilna stacja była idealna do badania różnych obszarów rancha i umożliwiała zbieranie widm w czasie rzeczywistym w zakresie UV i widzialnym. Zebrane widma były następnie przechowywane na laptopie i analizowane w razie potrzeby. Dodatkowo zespół dysponował przenośnym zestawem lornetek noktowizyjnych, Kamerami wideo z przystawkami noktowizyjnymi, analizatorami częstotliwości radiowych, detektorami mikrofalowymi itd. Zespół zatrudnił także kilku dodatkowych badaczy. W początkowej fazie projektu NIDS każdej nocy na terenie posiadłości rozmieszczane były dwa zespoły. Utrzymywały one komunikację za pomocą krótkofalówek motorola. Każda ekipa składała się co najmniej z jednego naukowca i jednego lub dwóch śledczych. Ich zadaniem było rejestrowanie wszystkich nietypowych zdarzeń na taśmie wideo i aparatach fotograficznych, co umożliwiało bezstronną analizę zebranych danych przez piętnastosobową Naukową Radę Nadzorczą. Podczas tej wstępnej fazy projektu, Rada regularnie przelatywała do Las Vegas na intensywne, dwudniowe briefingi prowadzone przez personel naukowy. W nocy 16 września 1996 roku, około godziny 1:30, zespół zdecydował się na krótką przerwę w obserwacyjnej przyczepie kiedy nagle przez okno dostrzegli jaskrawe światło nad koronami Topoli na zachodnim krańcu rancza. Wraz z terym Shermanem i dwoma naukowcami, którzy woleli pozostać anonimowi, obserwowali to zjawisko. Światło było tak intensywne, że początkowo przypuszczali, że może być to flara. Jednak przez około 10 minut światło to unosiło się nad odległym pasem drzew, Opadało poza zasięg ich wzroku, a następnie ponownie wznosiło się w górę. Wszyscy byli zgodni, że zachowanie i wygląd tego światła nie przypominały żadnego znanego im obiektu latającego takiego jak samolot, helikopter, flara, gwiazda czy planeta. Innymi słowy, mieli do czynienia z niezidentyfikowanym obiektem latającym. Mimo wykorzystania kamer, urządzeń noktowizyjnych i cyfrowych rejestratorów wideo, nie udało się dokładnie określić, czym było to zagadkowe światło. Zdjęcia, które wykonali, nie ujawniły nic więcej. Niemniej jednak, samo pojawienie się tego obiektu wywołało w pale ekscytacji wśród zespołu naukowego. Obserwacja ta potwierdzała relację Terego Shermana. Niestety była zbyt krótka i niemożliwa do dokładniejszego zbadania. Mimo to rozbudziła wśród naukowców zapał do dalszych wysiłków i czekano na każdą ewentualność. W październiku i listopadzie 1996 roku zespół regularnie podróżował z Las Vegas do Utah. Aby przeprowadzać nocne obserwacje i rozpoczynać proces wywiadów z mieszkańcami tego regionu. Plemię Indian Jud wykazało się dużą gościnnością i chęcią do współpracy. Okazało się, że wielu z nich miało bogate doświadczenia z niezwykłymi obiektami latającymi w ciągu poprzednich dekad. Innymi słowy, zjawiska zaobserwowane na ranczu nie były zdarzeniem odosobnionym, lecz częścią szerszego wzorca. Pracownicy NIDS przeprowadzili również wywiady z sąsiadami, którzy nie byli rdzennymi Amerykanami i stwierdzili, że choć byli uprzejmi, zachowywali pewną rezerwę. Po kilku tygodniach wizyt zaczęli się jednak otwierać. Ich doświadczenia pokrywały się z tymi, które opisywali ich sąsiedzi z plemienia Jud. Rancza sąsiadujące z terenem należącym do NIDS. Również doświadczały tej niezwykłej aktywności, co wskazuje, że zjawiska obserwowane na ranczu były powszechne w okolicy. W pierwszych miesiącach projektu NIDS zgromadził bibliotekę dziesiątek wywiadów z mieszkańcami okolicznych terenów na temat dziwnych zdarzeń, które miały miejsce w pobliżu rancza na przestrzeni lat, w tym przypadków okaleczeń bydła i obserwacji wielokolorowych kul światła. Oraz dużych trójkątnych obiektów. Jednakże niewielu mieszkańców było skłonnych dzielić się swoimi doświadczeniami na nagraniu. Jeden z sąsiadów, którego nazwiemy panem Gonzalezem, opowiedział, jak na przestrzeni lat stracił wiele sztuk bydła. W 1995 roku znalazł swoją krowę leżącą na polu, na którym nie powinna się znajdować. Pozostałe zwierzęta były na sąsiednim polu, a żadne ogrodzenie nie było uszkodzone. Czyli jakimś cudem została ona przeniesiona przez płot na sąsiednie pole. Doświadczony rancher podszedł do swojej ośmioletniej krowy i zauważył, że ma ona złamane obie nogi. Zaniepokojony pobiegł z powrotem do domu po koc, aby przykryć trzęsące się z zimna i bólu zwierzę. Krowa wyraźnie cierpiała i była w szoku. Podejrzewał, że będzie zmuszony ją uśpić. Pan Gonzales był zaskoczony, gdy wrócił z kocem 5 minut później odkrył, że zwierzę zniknęło. Przeszukał całe otwarte pastwisko, na którym nie było żadnych kryjówek w postaci skał czy drzew. Zwierzę po prostu nie miało gdzie się schować. A jednak w ciągu zaledwie kilku minut krowa z połamanymi nogami zniknęła bez śladu. Godzinę później, spoglądając przez okno, pan Gonzales niemal zemdlał, gdy zobaczył krowę leżącą na tym samym polu, ale około 50 metrów dalej od miejsca, w którym ją pierwotnie zostawił, podbiegł do cierpiącego zwierzęcia i dokładnie ją zbadał. Tym razem wszystkie cztery nogi były złamane. Szybko pobiegł do domu po broń i z litości dobił nieszczęsne zwierzę. Po długim zastanowieniu nad tym niezwykłym zdarzeniem, pan Gonzalez doszedł do wniosku, że zwierzę musiało zostać dwukrotnie podniesione wysoko w powietrze i dwukrotnie upuszczone na pole. Za każdym razem dwie z jej nóg uległy złamaniu. Wydawało się to jedynym logicznym wytłumaczeniem. Naukowcy nie kwestionowali jego teorii. Podczas wielogodzinnej rozmowy pan Gonzales i jego rodzina podzielili się z nimi dziesiątkami dziwnych incydentów. Te opowieści, choć różniły się od tych, które opisywali Shermanowie, utwierdziły ekipę w przekonaniu, że Rancho Terego nie było w żaden sposób wyjątkowe, jeśli chodzi o dziwnego rodzaju incydenty w tej okolicy. Rodzina opowiedziała o tajemniczych obiektach latających przypominających meksykańskie sombrera, które unosiły się i przelatywały zaledwie 100 metrów od ich domu. Pani Gonzales opowiedziała, że kiedy pewnej nocy wracała z miasteczka Fort Duchesne, zobaczyła szybko poruszający się srebrzysty obiekt, który gwałtownie opadał w kierunku czerwonej skalnej grani niedaleko jej domu. W pewnym momencie obiekt przyspieszył, zbliżając się do ziemi. Kobieta z przerażeniem oczekiwała na eksplozję, która według niej miała nastąpić. Zamiast tego srebrzysty obiekt płynnie wniknął w grań, jakby ta nie istniała. Po powrocie do domu podzieliła się swoją historią z rodziną. Wieczorem 10 listopada 1996 roku Terry Sherman zadzwonił do Kelehera. Zespół NIDS miał wrócić do Utah następnego dnia, aby kontynuować nocne obserwacje gwiazd, patrolowanie rancha oraz przeprowadzanie wywiadów z mieszkańcami w ciągu dnia. W swoim charakterystycznym bezpośrednim stylu Terry opisał co właśnie mu się przytrafiło. Kiedy kończył pracę, zauważył trzy żółte światła lecące w zwartym szyku zaledwie kilka metrów nad ziemią, w południowo-zachodniej granicy posiadłości. W miejscu tym rzadko wypasano bydło. Światła te przypominały mu o tych, które widział wielokrotnie wcześniej. Następnego dnia wczesnym rankiem zespół naukowy NIDS był już w powietrzu, zmierzając do Utah, aby zbadać to niezwykłe zjawisko. Sherman spotkał się z nimi i natychmiast przemierzyli gęstą roślinność, zmierzając do miejsca, gdzie, jak był przekonany, znajdował się tajemniczy obiekt. Wyposażeni w zestaw małych przenośnych detektorów Zespół podzielił się na grupy i rozpoczął metodyczne przeszukiwania pustyni o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych, poszukiwaniu jakichkolwiek śladów lub anomalii. Po kilku godzinach intensywnych poszukiwań, nie udało im się znaleźć niczego niezwykłego. W tym samym czasie dokładnie przeszukali drobną piaszczystą glebę, szukając śladów promieniowania czy anomalii pola magnetycznego. Niestety ich wysiłki nie przyniosły żadnych rezultatów. Zmęczeni powrócili do obserwatorium. Tej nocy prowadzili obserwacje w jednym obszarze przez kilka godzin, lecz nie zauważyli niczego niezwykłego. Zdecydowali się przenieść na wschodni kraniec posiadłości na kolejne kilka godzin obserwacji. Niestety, również i tam ich działania okazały się bezowocne. Trzy noce później, o godzinie 1:30, Keleher przebywał wraz z jednym z członków zespołu naukowego w pobliżu przyczepy obserwacyjnej. Przez kilka godzin obserwowali ten obszar. Inna grupa została rozmieszczona na zachodnim krańcu rancza. Komunikacja przez krótkofalówki została ograniczona do absolutnego minimum. Obaj panowie obserwowali nocne niebo, kiedy nagle, jakby znikąd, pojawiło się ciche, jasno-żółte światło, wyłaniające się z ciemności nad granią. Poruszało się z prędkością porównywalną do szybkiego samolotu odrzutowego, lecz nie wydawało żadnych dźwięków. Zszokowani patrzyli, jak obiekt tuż nad nimi, w całkowitej ciszy, wykonał perfekcyjne koło a następnie gwałtownie zmienił kierunek na północ. Gdy ponownie znalazł się nad granią, udało im się zrobić kilka zdjęć. Jednak wywołane później fotografie ukazywały jedynie słabo widoczne rozmyte światło. Szybki, cichy obiekt zaskoczył ich swoją obecnością na niebie i zniknął, zanim zdążyli zareagować. Pomimo tego obserwacja stanowiła dla nich potwierdzenie relacji świadków mieszkających w tej okolicy. Niestety zdarzenie to było zbyt krótkie, aby można było je w jakikolwiek sposób zinterpretować. W nocy niezwykle trudno było dokładnie oszacować wysokość lub odległość, a obiekt ten nie okazał się wyjątkiem. Następnie do Utah dotarła zima, a wraz z nią śnieg. Zespół NIDS kontynuował regularne nocne obserwacje aż do końca listopada. Jednak gdy temperatura spadła poniżej zera, wrócili do Nevady pozostając w gotowości. Grudzień 1996 roku minął bez żadnych wydarzeń, a północno-wschodni obszar stanu Utah pogrążył się w głębokim mrozie. Co najmniej raz w tygodniu ekipa odbywała telefoniczne odprawy i rozmowy z terem. Z powodu ekstremalnych temperatur z rancza zabrano całe bydło, z wyjątkiem kilku cieląt, które karmione były w zamkniętym obiekcie. Sherman ostrzegał ich, aby trzymali się z daleka od rancza aż do marca, kiedy to temperatura zacznie ponownie rosnąć. 21 stycznia 1997 roku miało jednak miejsce niezwykłe zdarzenie. Terry zadzwonił do nich zgłaszając obrażenia uszu i oczu trzech cieląt, które znaleziono w zagrodzie nieopodal przyczepy obserwacyjnej. Obrażenia te powstały podczas intensywnej burzy śnieżnej, gdy temperatura spadła do około minus 34 stopni Celsjusza. Jak zapewniał Terry, temperatury te były zbyt niskie dla jakiegokolwiek drapieżnika. Naukowcy zlecili mu, aby skontaktował się z lokalnym weterynarzem i zrobił kilka zdjęć. Fotografie ukazywały trzy małe cielęta skulone w mroźnej temperaturze. Jedno z nich miało ucho rozcięte jakimś ostrym narzędziem. Pozostałe dwa miały małe okrągłe dziury w powiekach. Ze względu na ekstremalne warunki pogodowe i niechęć weterynarzy do wychodzenia na zewnątrz przy minus 34 stopniach Celsjusza, Tery potrzebował około 24 godzin, aby sprowadzić na ranczo wykwalifikowanych lekarzy. Kiedy w końcu dotarli, jeden z nich stwierdził, że rany były niezwykłe i niepodobne do niczego, co widział wcześniej. Weterynarz ten podzielał zdanie Terego. Że drapieżniki nie przeprowadziłyby ataków na zwierzęta w zagrodzie przy tak niskich temperaturach. Drugi, bardziej doświadczony weterynarz, nie zgadzał się z tą teorią i upierał się, że był to zwykły atak kojota lub dzikiego kota. Pomysł, że kojoty lub koty mogłyby zaatakować cielęta w zagrodzie obok gospodarstwa w środku burzy śnieżnej przy minus 34 stopniach Celsjusza. Wydawał się Shermanowi absurdalny. Na osobności między dwoma specjalistami wywiązała się ożywiona dyskusja. Kiedy obaj mężczyźni wrócili, starszy weterynarz stwierdził, że doszło do ataku drapieżnika i że należy uważać na kolejne ataki. Młody weterynarz milczał. Terry skomentował całą sytuację w następujący sposób. Witamy w zawodzie weterynarza, który musi radzić sobie z nietypowymi obrażeniami i śmiercią zwierząt. Większość lekarzy dla zwierząt woli unikać zajmowania się okaleczeniami bydła, niewyjaśnionymi obrażeniami zwierząt lub czymkolwiek. W lokalnej społeczności mogłoby to wywołać plotki, co z kolei mogłoby negatywnie wpływać na ich praktykę. Jednakże, w miarę postępu badań na ranczu i kontaktach z weterynarzami. Zdarzali się tacy, którzy nie bojąc się ośmieszenia ze strony kolegów z branży skłonni byli uznać widoczne dane i fakty za coś więcej. 21 lutego Terry sprowadził bydło z powrotem na rancho. Poinformował on naukowców, że za pierwszym razem taka akcja wywołała eskalację anomalnej aktywności. Dlatego też zespół NIDS z niecierpliwością oczekiwał na to, co się wydarzy i nie musieli czekać zbyt długo. 10 marca Sherman zadzwonił do Kelehera. Biochemik pracował w tym czasie w biurze korporacji w centrum Las Vegas. Po tonie jego głosu mógł wywnioskować, że Rancher był głęboko zaniepokojony. Mamy nowonarodzone ciele, powiedział skrypką w głosie. Byliśmy tak blisko, a mimo to nic nie zauważyliśmy ani nie usłyszeliśmy. Terry, który zazwyczaj był bardzo opanowany, w tej chwili wydawał się być na granicy paniki. Kelleher próbował go uspokoić, aby dowiedzieć się dokładnie, co się stało. Jedno z jego cennych cielon trasy Black Angus zostało właśnie rozczłonkowane w biały dzień. Ekipa wiedziała, że być może jest to jeden z przypadków na które czekali. Natychmiast zorganizowali prywatny odrzutowiec i polecieli na rancho. Keleher wraz z weterynarzem i fizykiem lecieli samolotem na miejsce, aby wykonać sekcję zwłok. Po dotarciu na miejsce ekipa zastała scenę niczym z horroru. Widok zmasakrowanego stworzenia wywołał u nich odruch wymiotny. Było to coś niewyobrażalnie dziwnego. Od pierwszej chwili mieli wrażenie, że zwierzę padło ofiarą ogromnej, niewyobrażalnej siły. Jedna z kości nogi leżała około 3 metrów dalej, brutalnie wyrwana ze stawu kolanowego. Siła potrzebna do wyrwania kości. A także zerwanie ścięgien wymagało ogromnej siły. Dodatkowym bardzo dziwnym motywem było to, w jaki sposób okaleczone ciele zostało ułożone na sianie. Pozostałe trzy kończyny były precyzyjnie rozłożone na boki. Nie było czuć jakiegokolwiek zapachu. Wnętrze zwierzęcia wydawało się różowe, zdrowe i nienaturalnie czyste. Wszystkie organy wewnętrzne zniknęły, a połamane żebra sterczały ku górze. Głowa zwierzęcia leżała na boku, a jego martwe oczy wpatrywały się w zachodzące słońce. Naukowcy oszacowali, że ciele ważyło około 84 kg, z czego co najmniej 18 kg, biorąc pod uwagę 3 litry krwi zniknęło. I to była najbardziej dziwna część tej całej scenerii. Całkowity brak krwi. Wyglądało to tak, jakby gigantyczny odkurzacz dokładnie wyssał wszystkie płyny ustrojowe zwierzęcia. Szukali choćby jednej kropli krwi na trawie lub skórze cielaka nic, ani śladu. Ekipa była w szoku, jednak przystąpiła do pracy. Nakręcili wideo z miejsca zdarzenia, zrobili także dokumentację fotograficzną. Przeskanowali ciało w poszukiwaniu śladów anomalii magnetycznych, elektrycznych, pozostałości fal radiowych, mikrofalowych, a nawet promieniowania gamma. Nikt nie był w stanie stwierdzić, co dokładnie spotkało to zwierzę, dlatego badano każdą ewentualność. Keleher delikatnie poprosił, aby Terry odszedł z nim na bok i dokładnie opowiedział krok po kroku, co się wydarzyło. Sherman, blady jak ściana, próbował żartować, że być może był to kojot ze skalpelem. Widać było jednak, że próbuje jakoś radzić sobie ze stresem, którego doświadczył. Zaprowadził on biochemika parę metrów dalej od miejsca, gdzie żywy cielak stał cały i zdrowy parę godzin wcześniej. Następnie obaj panowie poszli kilkaset metrów dalej, gdzie około 40 minut przed makabrycznym odkryciem jego wierny pies warczał, próbując dać mu do zrozumienia, że coś jest nie tak. Następnie szpic pobiegł na zachód i do tej pory nie wrócił. Sherman przetarł oczy i powiedział, że to zupełnie nie w jego stylu i musiało stać się coś złego. Żadnego hałasu, nic nie słyszałem, dodał Terry, potrząsając głową z niedowierzaniem. Były właściciel rancza nie widział cielaka około 40 minut. Był środek dnia. W tym czasie ktoś, lub coś, targnęło na pole, oddzieliło młode ciele od matki, która wciąż kulała, opróżniło je z krwi, części mięsa i wnętrzności, a następnie ułożyło na trawie. Wydawało się to po prostu niemożliwe. Keleher spojrzał na matkę cielaka. Stała 30 metrów dalej, z głową opuszczoną blisko ziemi. Przyjmując osobliwą postawę, która emanowała zarówno agresją, jak i strachem, ciężko oddychała. Nie zbliżała się, nawet gdy weterynarz zręcznie zdjął skórę z resztek ciała jej cielaka. Po pobieżnych oględzinach powiedział do reszty ekipy: zobaczcie, to precyzyjne cięcie. Ucho zostało odcięte nożem lub skalpelem. Terry dodał, że na uchu zwierzęcia znajdował się duży plastikowy znacznik. Przyglądając się bliżej dostrzegli idealne nacięcie zarówno na chrząstkach, jak i skórze. Całe ucho zostało usunięte z chirurgiczną dokładnością aż do czaszki. Było to wykonane z zadziwiającą precyzją, niemal artystyczną. Nawet bez wyników badań laboratoryjnych wszyscy wiedzieli, że żaden drapieżnik ani padlinożerca nie byłby zdolny, aby tego dokonać. Cięcie było idealne i proste, a tkanka przecięta na wylot. Pod mikroskopem łatwo można było odróżnić charakterystyczne rozdarcia skóry bydła spowodowane atakiem drapieżnika od precyzyjnego cięcia skalpelem. A tutaj nawet gołym okiem było widać, że użyto jakiegoś ostrego narzędzia. Weterynarz pobrał próbki, aby to potwierdzić. Ekipa w milczeniu obserwowała, jak lekarz kończy autopsję. Umieścił on kawałki skóry w oznakowanych torbach przeznaczonych do analizy w laboratorium. Oderwana kość została umieszczona w torbie do badań kryminalistycznych. Po zakończeniu prac zabezpieczających ciało cielaka, ekipa przeczesała cały obszar w odległości ponad 100 metrów. Nie znaleźli żadnych śladów opon czy stóp. Stado czarnego bydła trzymało się z daleka i było wyraźnie zaniepokojone. Poszukiwania trwały aż do zmroku. Następnie naukowcy wrócili do przyczepy obserwacyjnej oddalonej niecałe 100 metrów od miejsca gdzie zwierzę zostało brutalnie rozszarpane. Minęli oni trzy budy dla psów. Wszystkie zwierzęta siedziały skulone i żaden z nich, jak wspomniał Terry, nie wyszedł na zewnątrz, aby zjeść lub się napić. Było to bardzo dziwne zachowanie dla trzech zwykle agresywnych psów, które przyzwyczajone były do biegania po terenie i odpierania ataków kojotów czy dzikich psów. Zaginiony szpic nie wrócił ani tego dnia, ani nigdy więcej. Następnego dnia ekipa NIDS spędziła cały dzień przeszokując całe pastwisko w poszukiwaniu jakichkolwiek dowodów, zwłaszcza dużego, jaskrawo-żółtego znacznika z ucha cielaka. Zdecydowano o wezwaniu profesjonalnego tropiciela, który miał przybyć z Montany w ciągu kilku dni. Wieczorem 12 marca ponownie zgromadzili się w przyczepie obserwacyjnej, aby omówić incydent. Psy w końcu opuściły swoje budy, ale trzymały się blisko, zarówno ludzi, jak i przyczepy. Było widać wyraźnie, że nadal są wystraszone, jakby coś na nie polowało i odczuwały traumę po tym, co się stało. Sherman zauważył, że bydło jest bardziej niespokojne niż poprzedniego dnia. Zarówno ten fakt, jak i zachowanie psów sugerowało, że w pobliżu może czaić się niebezpieczeństwo. Krótko po 23:00 wszystkie psy zaczęły nagle wyć i histerycznie szczekać. Sherman Keleher oraz Fizyk poderwali się na nogi i wybiegli na zewnątrz w zimną noc. Skierowali się do starego zniszczonego pick Terego. Po stronie kierowcy Sherman przymocował potężny reflektor, którym można było łatwo manewrować. Pojazd służył mu do nocnych patroli w sezonie wycieleń. Oświetlał on zwierzęta podczas nocnej jazdy i sprawdzał, czy krowa lub ciele nie potrzebują jego pomocy. Ekipa jechała przez pole, pokonując kolejne nierówności. Rozproszone bydło zaczęło gromadzić się w północnej części ogromnego pastwiska. Na jednym z zakrętów światło reflektorów wykryło duży czarny cień stojący na polu niedaleko południowo-wschodniej linii drzew. Wyglądało to jak duża krowa stojąca w cieniu pod dużym drzewem na skraju pola z dala od reszty stada. Terry powiedział, że zwierzę musi być w tarapatach, więc ekipa ruszyła w jego stronę. Byli około 80 metrów od niego, gdy światło reflektorów uchwyciło nagle dwie kule światła, jakby nieruchomo wpatrujące się w to samo masywne drzewo. Wszyscy praktycznie w tym samym czasie krzyknęli: Widzieliście to? Terry przyspieszył, i gdy reflektory rzuciły promień światła, mogli wyraźnie dostrzec, że żółte światło pochodzi z oczu ogromnego stworzenia, które siedzi na drzewie około 6 metrów nad ziemią. Sherman zatrzymał auto, złapał strzelbę i krzyknął: Nie pozwolę mu zabrać kolejnego cielaka. Pozostali naukowcy również wyszli z samochodu. Znajdowali się około 50 metrów od wielkiego stworzenia, które nieruchomo leżało na drzewie. Jedynym dowodem jego obecności było przenikliwe, żółte światło jego niewzruszonych oczu, które nieruchomo wpatrywały się w światła reflektorów pick -upa. Terry oparł strzelbę o drzwi auta i wystrzelił. W tym momencie oczy stworzenia zniknęły. Sherman krzyknął: "Mam go!". Widziałem, jak spadł na ziemię. Wszyscy weszli do samochodu i podjechali na odległość około 12 metrów od drzewa. Ekipa przeczesywała okolice, jednak nigdzie nie było widać ani śladu ogromnego stworzenia. W pewnym momencie Sherman, który znajdował się około 30 metrów po lewej stronie od Kelechera, krzyknął: Widzę go i oddał kolejne dwa strzały. Ekipa biegła za ranczerem, przemierzając pokryte śniegiem pole. Byli bardzo ostrożni, bo zdawali sobie sprawę, że duże, ranne stworzenie może być wyjątkowo niebezpieczne, zwłaszcza w nocy przy ograniczonej widoczności. Kelechre miał przy sobie kamerę wideo. Przeczesywał okolice oczekując, że coś zaraz na nich wyskoczy, jednak panowała absolutna cisza. Terry nie rozumiał w jaki sposób stworzenie uciekło. Był pewny, że trafił go z odległości około 10 metrów. Wszyscy przeszukiwali okolice, jednak nie było żadnych śladów. Ekipa była przekonana, że tak masywne stworzenie musiało zostawić wyraźne odciski na śniegu. Sherman również był przekonany, że udało mu się trafić, a to oznaczało, że w okolicy musiały znajdować się ślady krwi. Chwilę później Kelecher zawołał wszystkich do siebie. Ci natychmiast do niego dołączyli. Oświetlił on duży, pojedynczy, owalny ślad o średnicy około 15 cm. Wyglądał on bardzo nietypowo. Odbity na śniegu z dwoma ostrymi pazurami, wystającymi z tyłu, zapadnięty na kilka centymetrów. Przypominał on odcisk drapieżnego ptaka albo jakiegoś gada. Był on jednak znacznie większy niż ślady znanych okolicznych zwierząt. Stworzenie musiało być również bardzo ciężkie, bo odcisk był głęboko zapadnięty w grunt. Po kolejnych minutach, około 6 metrów dalej, ekipa odnalazła jeszcze jeden ślad. Wszyscy przeczesywali teren dookoła i nasłuchiwali. Panowała jednak absolutna cisza przerywana co jakiś czas muczeniem krów w oddali. Po dwóch godzinach bezowocnych poszukiwań zmarznięci i zmęczeni wrócili do punktu obserwacyjnego. Wszyscy byli oszołomieni nagłym przypływem adrenaliny i jednocześnie widać było wypisaną na ich twarzach obawę przed spędzeniem nocy około 100 metrów od miejsca, gdzie to dziwaczne stworzenie lub stworzenia Najwyraźniej rozpłynęły się w powietrzu tuż po tym, jak zostały trafione ze strzelby. Tej nocy jednak już nic się nie wydarzyło. Następnego dnia wszyscy usiedli i zebrali swoje doświadczenia w jeden raport. Terry przekonywał, że widział dwa stworzenia: jedno znajdowało się na drzewie, a drugie na ziemi. Sherman zapewniał, że trafił jedno na drzewie raz, a to, które znajdowało się na ziemi dwukrotnie. Rancher był doświadczonym strzelcem. Potrafił on trafić kojota z odległości ponad 450 metrów. Terry zeznał, że druga istota przykucnęła w zaroślach. Była ogromna i silnie umięśniona. Przypominała stukilowego, kilowego dzikiego psa. Gdy Sherman strzelił do niego z odległości około 10 metrów, stworzenie odskoczyło i zniknęło. Brak śladów krwi i dwa odciski łap znalezione w znacznej odległości sprawiały, że pytań było więcej niż odpowiedzi. Incydenty, które wydarzyły się pomiędzy 10 a 12 marca 1997 roku stanowiły dla naukowców poważne wyzwanie. Nie mieli oni wątpliwości, że mają do czynienia z niezwykłą aktywnością, której zbadanie wykracza poza przyjęte przez nich kryteria. Według pierwotnych założeń mieli oni badać latające kule światła, nagrywać je, a następnie analizować. Jednak okaleczone, rozczłonkowane ciała krów, czy nocne spotkania z tajemniczymi stworzeniami, które pomimo oddania w ich kierunku strzałów nie pozostawiły ani krwi, ani śladów, nie spełniały kryteriów dowodowych, które byłyby akceptowalne na forum naukowym. Tego typu przypadki nie mogły zostać opisane w żadnym renomowanym czasopiśmie, gdyż w rzeczywistości, poza zarejestrowanym na kamerze wideo śladem na śniegu, nie istniały żadne fizyczne dowody na to, że ten incydent w ogóle miał miejsce. Podczas późniejszego spotkania Rady Naukowej jej członkowie wyraźnie zaznaczyli, że wydarzenia te w obliczu braku fizycznych dowodów nie stanowią potwierdzenia czegokolwiek. Ekipa nie zdawała sobie jednak sprawy, że incydenty te staną się częścią bardziej frustrujących, przelotnych, trudnych do interpretacji, lecz przerażających zjawisk i wydarzeń w przyszłości. To wszystko, co przygotowałem w tym odcinku. Jak zawsze, zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentowania. W związku z tym, iż nagrywam ten odcinek 29 marca 2024 roku, to życzę Wam wesołych świąt Wielkiej Nocy. Do usłyszenia w kolejnym filmie: Dębowej Chatki.